Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni wita. Już słuchajcie, święta się zbliżają. Przepisów jest jeszcze trochę, także jeżeli chcecie, to zaglądajcie na kolekcję tą świąteczną. Tam na pewno znajdziecie jakiś przepis dla siebie, ale lecimy dalej. No i tak, przychodzi taki czas, że trzeba po prostu robić pierogi, paszteciki, barszcze, co tam jeszcze świątecznego. No i mnie tak naszło, że w sumie nie mam dla Was takiego przepisu. A może i mam, a nie mogę sama go odnaleźć, więc stwierdziłam, że nagram to. Będą to paszteciki drożdżowe z kapustą i z grzybami. Słuchajcie, aż mi normalnie ślinka cieknie. I jeszcze do tego barszcz, no oczywiście musi być barszcz. Tu fajnie by było mieć już ten sensor. No niestety jeszcze go nie mam, bo już słyszę i wiem, że to jest super sprawa. Tak, jest drogi, ale wiem, że jest fajny. No ale postaram się Wam jak najszybciej nagrać filmik. Dzisiaj niestety musimy żyć bez tego i gotować bez tego. No i tak, paszteciki drożdżowe z kapustą i z grzybami. I teraz oczywiście ja zaczynam jak zwykle trochę inaczej, bo tutaj mam... Najpierw robimy ciasto według przepisu, ale ja sobie najpierw zrobię taką podstawę do farszu, czyli zaleję grzyby, żeby one się namoczyły. I jeżeli chcecie zrobić któryś krok, pamiętajcie, klikacie sobie na ten krok, w przepisie ją się Wam otwiera. Także tak, na pokrywie stawiamy miskę. Do miski wrzucamy 20 g grzybów. I słuchajcie, normalnie tak wspaniałych mam klientów, że nawet grzyby od nich dostałam. Przysyłacie mi przepisy. Także pozdrawiam Ulę i jej rodzinkę, bo właśnie od nich mam przepyszne, przepięknie pachnące grzyby. Dobra, odważamy 20 g. Także czekam na Wasze inspiracje, także tak jak o, Sławek podesłał majonez, Wy podesicie, co fajnego robiliście, co takiego nowego. Dobra, grzyby mamy, zalewamy to 500 g wrzątku, no i te grzyby sobie odstawiamy, one się będą moczyły. A ja wracam sobie do przepisu i będę robiła wtedy ciasto, tak? Dobra, grzyby się moczą, super sprawa. Muszę je przełożyć do jakiegoś pojemniczka fajnego, te suche. Dobra, i lecimy. I teraz wracamy z powrotem do naszego przepisu. No i teraz jak wrócić? No i teraz muszę przeklikać sobie kroki. Chociaż mogłam dać szczegóły przepisu, wrócić do przepisu. Dobra. I teraz tak, znowu dajemy miskę. Dajemy niewielką miskę, którą musimy natłuścić olejem. I odstawiamy. Wiecie, że natłuścić to ja zdążę sobie, a w międzyczasie już lecę z następnymi krokami. Do naczynia wlewamy 270 g mleka. Ja mam tu dwa, bo podejrzewam, że... No i tak dobrze podejrzewam, że nie starczy mi tutaj. Więc trzeba koniecznie otworzyć szybciutko drugie. No i wlewamy 270 g mleko. Dobra. Do tego dajemy 3/4 łyżeczki cukru. No i drożdże. No bo wiadomo, jak drożdżowe paszteciki, no to drożdże muszą być. I tu mamy 15 g drożdży świeżych, pokruszonych. Jeszcze troszkę. Dobra jest, nawet 20. Zakładamy miarkę z pokrywą. No i standardowo robi się tam ten rozczyn, tak? Czyli 2 minuty, 37 stopni, obroty 2. A ja sobie już częściowo sprzątam, częściowo szykuję dalej. I lecimy dalej z tym naszym przepisem, bo powiem Wam, oczywiście czas mnie goni. Ja mam teraz czas ograniczony, więc wszystko z zegarkiem w ręku. Dalej, lecimy. 510 g mąki pszennej. Po mące dajemy... Widzicie, jak się człowiek śpieszy, to tak wszystko jakoś tak i dobra. Jest. Do tego dajemy 60 g masła. Jak tam u Was pogoda w ogóle? Zima, nie zima? Piszcie mi tu szybciutko, czy odpuściło, czy macie śnieg. Dobra, jeszcze kawałeczek. Uwaga, jest. No i teraz łyżeczkę soli. O, jest i sól. Patrzcie, na razie mam wszystko. Zaraz wykraczę, że zaraz coś nie będzie. Dobra, łyżeczka soli. Zakładamy miarkę z pokrywą. No i standardowo, jak się wyrabia ciasto, czyli kłos, uruchamiam program i ściągam sobie pokrywę. Niech to się napowietrzy. 2 minuty wyrabia się ciasto. Ja już znowu sprzątam. No i ciasto już mam wyrobione. Teraz uformować kulę, przerzucić do wcześniej przygotowanej miski. Ale mięciutkie, zobaczcie, jakie fajne ciasto się zrobiło.
Oczywiście jeszcze tu troszkę zostało, więc ja sobie to spokojnie mogę wyjąć. No i tu mam umyć naczynie miksujące. Ja Wam zaraz pokażę, jak wygląda naczynie po cieście. Więc tak naprawdę ja nawet nie myję go, bo i tak wszystko będziemy piekli. Nie ma tu nic takiego, żeby się znowu przywarło albo coś tam zrobiło. Formujemy kulę, przykrywamy ścierką, odstawiamy na godzinę. Ale my w tym czasie robimy co? Robimy sobie farsz. Także lecimy dalej. Ja tylko wytrę rękę. Lecimy dalej z tym. No i tak, tu na pokrywie naczynia miksującego stawiamy miskę. Właśnie teraz jest etap tych grzybów, które myśmy zrobili. I znowu, na pokrywie naczynia stawiamy tym razem koszyczek. I tu muszę sobie odważyć 550-570 gramów kapusty kiszonej, odsączonej z zalewy. Póki co moja nie jest odsączona, widzicie. Kapusta po prostu zdrowa. Musicie ją jeść, nawet tak na surowo, nie przetworzoną, nie gotowaną, tylko taką zdrową kapustę. Dobra, kapustę musimy zważyć tu i przepłukać pod bieżącą wodą, także ja to zrobię i zaraz Wam pokazuję, co dalej. No i teraz tak, kapustę już sobie przelałam zimną wodą i trzeba ją odcedzić i w międzyczasie pokroić na 1-2 cm kawałki, ale widzicie, ja ją odlałam, ona sobie odcedziłam i leży. A ja robię w międzyczasie następne kroki, bo szkoda mi czasu teraz stać i odcedzać i kroić tą kapustę, skoro może się już w międzyczasie na przykład robić cebula, której dajemy 100 gramów przekrojonej na połowę i ona się tu będzie nam robić, a ja wtedy pokroję sobie tą właśnie, o, dobra, do tego 15 gramów oleju, już mi głos zanika, bo już kapustę mi się chce tak, wiecie, zaraz będę podjadać tu kapustę. Dobra, i teraz zakładamy miarkę z pokrywą, cebula się robi, a ja się zabieram za krojenie, chociaż 5 sekund obroty 5, więc za wiele nie zrobię. Ale dobra, lecimy dalej, już zrobione, teraz zgarniamy to kopystką. No i teraz mam 3 minuty, bo cebula się będzie dusić. 3 minuty, 120 stopni, obroty 1, chociaż tu mam w międzyczasie jeszcze wykonać jakiś krok, zaraz zobaczymy. Aha, namoczone grzyby odcedzić, z tym, że pamiętajcie, woda musi zostać. Ale dobra, najpierw kroję kapustę, odcedzam grzyby, woda zostaje. Grzyby przecedzone, kapusta pokrojona, my lecimy dalej. Słuchajcie, teraz dodajemy do tej cebuli, która nam się tutaj poddusiła, właśnie te nasze namoczone grzyby, przecedzone przez koszyczek. O! Idealnie wszystko, ale już pachnie. Ta kapusta już tak, nie kapusta, tylko cebula, już pachnie. Zakładamy miarkę z pokrywą, miksujemy. 3 sekundy, obroty 5, no bo musimy rozdrobnić te nasze grzyby, prawda? Przy takiej temperaturze on nie wystartuje od razu, także nie denerwujcie się. No i dobra, i teraz to zgarniamy to kopystką, dodajemy 30 gramów masła. Już zgarniamy, tylko uwaga, bo jednak cebula daje po nosku, pamiętajcie o tym. No, dobra, 30 gramów masła. Jeszcze troszkę i to będziemy teraz sobie podduszać. Jeszcze troszeczkę. Dobra, jest. No i teraz tak, zakładamy pokrywę, zamiast miarki dajemy koszyczek, bo to też musi trochę nam odparować. Minuta, obroty 1, czyli takie rozdrabnianie, duszenie, bo tu mamy też 120 stopni, ale w minutę to raczej to się nie zdąży poddusić. No i teraz tak, jak już nam się to troszeczkę poddusiło, musimy to przemieszać kopystką i znowu zamiast, no już się fajna robi, i zamiast miarki dajemy koszyczek i znowu mamy minutę, 120 stopni, obroty 1. No i zapewne słyszycie, już ten etap jest zrobiony. Przekładamy to do naczynia, bo teraz będziemy zajmowali się kapustą. Jak pachną te grzyby z tą cebulą. Powiem Wam, że już naprawdę, już coraz bliżej święta. A tak w ogóle chciałam Wam tego tylko powiedzieć, że zrobiłam sobie na Mikołaja cukier waniliowy. Także tak jak sobie obiecałam, tak sobie zrobiłam. No, dobra, grzyby przełożone z cebulą. Teraz lecimy z naszą kapustą. Do naczynia wrzucamy naszą pokrojoną kapustę kiszoną. O, przepięknie.
Wszystko idzie gładko, jak na razie. Dobra. I do tego wlewamy 280 gramów wody po naszych grzybach, tak? Także wlewamy. Uwaga. Jeszcze troszeczkę. Jest. Koncentrat bulionu albo kostka rosołowa. Ja sobie tu no właśnie, jeszcze tego nie mam zrobionego, więc teraz na święta już sobie zrobię. Uważajcie, bo tak co do tych przypraw, no to kapusta, pomimo tego, że jest wypłukana, może być kwaśna, więc i słonawa, więc nie dawajcie jakoś tak za dużo przypraw, ale dajcie ten jedną łyżeczkę koncentratu albo ewentualnie tą jedną łyżeczkę bulionu. Czego oczywiście wiecie, że ja nie zalecam, dlatego ja sobie daję przyprawy. No i teraz zakładamy miarkę, nie miarkę, pokrywę, koszyczek i co mamy? 30 minut. Gotuje nam się ta kapusta, 100 stopni, obroty 1, tylko tu muszą być obroty wsteczne, bo my już nie chcemy siekać tej kapusty. Także za pół godzinki się widzimy. No i słuchajcie, lecimy dalej z tym przepisem. Teraz do tej naszej kapusty dodajemy co? Grzyby z cebulą. Ale ładnie tutaj, tylko pamiętajcie, trzeba zgarnąć, bo troszkę się ta kapusta tu nam osadziła. Dodajemy grzyby z cebulą i już będzie coraz bliżej, chociaż jeszcze dużo pracy przed nami. Podejrzewam, że filmik będzie długi, ale mam nadzieję, że wytrwacie i zobaczycie do końca. No i teraz tak, zamiast miarki znowu dajemy koszyczek, 15 minut, 100 stopni, obroty 1, a ja lecę dalej sprzątać. Słuchajcie, moje ciasto już prawie wychodzi z miski, a farsz już też jest gotowy, tylko co, musimy go wystudzić. No i tak, żeby to szybko szło, to ja od razu przesypuję to do innego naczynia, żeby już stygło. Jeszcze potrzeba tu dodać przypraw, czyli sól i pieprz. Jedną łyżeczkę soli i zaraz Wam powiem, ile pieprzu. No i tu też możecie to dodać do naczynia, ale i tak trzeba to wymieszać kopystką, więc ja już z racji tego, że chcę, żeby to już mi stygło, więc będzie szybciej, jeśli sobie wymieszam tutaj w misce, nie? Już będzie stygło, będę mieszać, to będzie jeszcze szybciej, bo zaraz będziemy już wałkować ciasto i nakładać. Jedna łyżeczka soli i pół łyżeczki pieprzu, dokładnie wymieszać kopystką, no i zostawić na jakieś 15 minut. Także ja to robię i już biorę się za chwilę za wałkowanie. No i kochani, żeby Was nie zanudzać, to ja już tak, podzieliłam sobie ciasto na 3 kawałki, tak, i z jednego zrobiłam prostokąt, 20 na 30 cm. No i do tego tak, wysypujemy 1/3 część farszu, tak mniej więcej. Musimy to rozsmarować, no i zwinąć z tego wałek, tak? W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik, 180 stopni. Góra, dół, nie? Termoobieg. No i teraz tak, jak już zrobimy to, zwijamy nasz wałek, no na paszteciki, tak? Musimy zwinąć. Nie wiem, czy to widzicie, ale zwijamy. I teraz tak, podsypujemy troszkę mąką. Przekładamy tym naszym zwinięciem i tu musimy skleić, tak, żeby to się całkiem skleił taki naleśnik. No jak już to sobie skleimy, słuchajcie, grubość ciasta 3-4 mm, na środku wzdłuż całej długości prostokąta rozsmarować 1/3 farszu, to już powiedziałam, ja rozsmarowałam sobie na całość. Ciasto zwijamy zaczynając od dłuższego boku, zlepić tak, aby powstał rulon z nadzieniem w środku, ułożyć właśnie łączeniem w dół. I tak musimy zrobić 3 razy, tak? I teraz tak, zwinięty rulon, przykryć siereczką na 15 minut. Ja nie mam już czasu, więc ja to po prostu pominę, bo od razu daję na blachę. I teraz kroimy na 4-5 cm kawałki, tak ukośnie. O. Raz. Ile to będzie, to nie wiem. Musicie mieć dobry, ostry nóż. No, i tak powstają nasze paszteciki. Zobaczcie, tak wyglądają. I teraz tak, odkładamy je na blaszce przygotowaną z papierem, smarujemy jajkiem rozszczepanym z jedną łyżką mleka, czyli mieszamy jajko z mlekiem, smarujemy za pomocą pędzelka, możecie to posypać sezamem, możecie nie, a nie, przepraszam, 200 stopni, temperatura w piecu 200 stopni, między 15 a 20 minut 200 stopni. Do uzyskania brązowego koloru. I jakbyśmy mieli tu sensor, to byśmy go wbili i by nas poinformowało, jak to już jest gotowe. Niestety, na razie nie mam, więc lecę tak.
układam sobie, tu w międzyczasie już sobie nastawiłam wodę, będzie się gotował barszcz, będzie pysznie. Także słuchajcie, pamiętajcie, odstawiamy na 15 minut, potem dopiero smarujemy, jeśli macie czas. Jeśli nie macie czasu, tak jak ja po prostu zaraz sobie rozsmaruję i wsadzam od razu do piekarnika, no a w międzyczasie robię już barszcz. Kochani, paszteciki zrobione, barszczyk zrobiony, tak mniej więcej wygląda, chociaż jeden Wam pokażę, ale dosyć dużo wyszło. Próba, póki są ciepłe, ale już nie gorące. Pychota. I do tego barszczyk, ale jest mega gorący. Jakie są chrupiące. Także polecam Wam z całego serca paszteciki drożdżowe z kapustą i grzybami. No to co, do zobaczenia przy następnym filmiku. Pa, pa!